Tomasz Komenda ujawnia prawdę o chorobie. Leczę się, jestem na chemii. O tym, że Tomasz Komenda zmaga się z nowotworem, wiadomo od dawna. Kilka miesięcy temu mówiła o tym była narzeczona niesłusznie skazanego, Anna Walter. Jak dziś czuje się 46-latek. Wyjawił kilka szczegółów odnośnie swojej choroby. Anna Walter w rozmowie z Super Expressem zarzucała Tomaszowi Komendzie wiele rzeczy. Wymieniała, że jej były partner groził uprowadzeniem syna, uciekł w używki, trwonił pieniądze, awanturował się, a dzieci były świadkami przemocy ze strony mężczyzny. Anna Walter przy okazji wspomniała, że bojąc się o porwanie pociechy, złożyła zawiadomienie na policję. Jednak później je wycofała, ponieważ Tomasz Komenda przedstawił w sądzie, że zmaga się z nowotworem z przerzutami. Po miesiącach walki miał być już wyleczony. Również dziennikarz TVN potwierdzał te doniesienia. W sądzie przedstawił, że ma nowotwór z przerzutami i brak szans. Nie chciałam mu niszczyć ostatnich dni życia, prosiłam go i błagałam 1000 razy, żebyśmy się polubownie dogadali, mówiła Anna Walter w rozmowie z Super Expressem. Tomasz Komenda kilka miesięcy temu nagle zamilkł. Nie chciał już komentować medialnych doniesień. Dziennikarzom Wirtualnej Polski wysłał SMS-a, że nie będzie się już wypowiadał, ale zrobił wyjątek dla Ewy Wilczyńskiej, autorki książki Dziewczyna w czarnej sukience. Historia zbrodni miłoszyckiej. Leczę się, jestem na chemii, włosy już mi odrosły. Żyję, z tym, że był rak, teraz nie ma, ale nie wiadomo, czy znowu nie wróci. Do operacji się nie nadawał. Ciężko mam. Ciekawe, kiedy zrzucę w końcu ten krzyż, już należałoby mi się trochę spokoju, przekazał Komenda dziennikarce. Tomasz Komenda odciął się od matki. Nie wiadomo, czy Tomasz Komenda w tych trudnych chwilach korzysta ze wsparcia najbliższych. Według relacji matki, Teresy Klemańskiej, syn kompletnie odciął się od osób, które miały wobec niego dobre zamiary. Za ten stan rzeczy obwinia pieniądze, które 46-latek otrzymał po wypuszczeniu z więzienia. Jak sama mówiła, on mnie pochował żywcem. Kobieta również udzieliła wypowiedzi Ewie Wilczyńskiej i były to bardzo ponure słowa. Nie dam złego słowa na Tomka powiedzieć, ale z nim nie wygram, on mnie nie słucha. Wiem, że nie jest szczęśliwy, ale nie mam już nadziei. To koniec, zamknięty rozdział. Muszę zacząć żyć od nowa, można przeczytać w książce o zbrodni miłoszyckiej.